Był, czego był wybuch? A rotundy? Rotundy, było minus 20 stopni, pamiętam. Byliśmy w tym banku tu na Marszałkowskiej, tak, taki ten wysoki zalot. Tak. Dosłownie upiorne wrażenie. No, upiorne. Ogrodzone ludzie, kwiaty, znicze. Aha. Nigdy nie wracam, nie wezmę żadnych rzeczy. Albo się ma, albo się nie ma. Ja ci coś powiem, ta firma Profi Kredyt, to jak tak 3 lata spłacasz, to byś spłaciła dwa razy tyle. A właśnie. Nie to, że 25%. A poza tym, to trzeba mieć badanki, że macie pracę i tak dalej. No, wiesz. Mam nadzieję, że wziąłeś pożyczkę z ubezpieczeniem kredytu, że byłeś na tyle przewidujący. Że jakbyś się, nie daj Boże, coś stało, tracić pracę, nie wiem, choroba ciężka, to wtedy ta pula ubezpieczenia pozwala za siebie płacić. No, no, no. Bo się mnie spytać, zanim wziąłeś. Tak. On tak zrobił, bo wiesz, nawet jakbyś umarła, to oni będą płacić. No więc nie powtarzaj moich błędów bezmyślnych. Ja nic nie powtarzam. Bezdurno. Ja nic nie powtarzam. Cudze kredyty, gdzie się 5 tysięcy. Ja jeszcze jestem osobą młodą, jeszcze będę długo pracować. No ja ci życzę. Ale też każdego może szlak trafić, koniec świata może być jutro. Wylew, zawał, wypadek. Ja tylko na to liczę. No, wiesz, to nigdy nie wiemy, no. Wiesz, co nas czeka po drodze. No. No dobra, Boże, miasta. Także taka firma jak Provident to wcale nie jest droga, bo jak bierzesz 2000 i przez pół roku spłacając o 800 zł więcej płacasz, to to wcale dużo jeszcze nie biorą. No dobrze, ale ja ci już tłumaczyłam wielokrotnie, że pani, która przychodzi co tydzień do domu, to jej wizyta kosztuje 50 zł. To nie, u nas jest pożyczka i ona co miesiąc przychodzi, ale bierze tyle, ile trzeba. Dobrze, ale to w tych kosztach, no w tym procencie jej usługa kosztuje 50 zł. Natomiast jest zawsze w każdym mieście taki oddział Providentu, że był jakimś tam pikutkowie, wiesz, na jakimś tam, no, peryferii, jak nie bardzo. Jeśli co tydzień by się tam chodziło, to masz o te 50 zł mniej. 50 razy 4, bo tyle dwa miesiąc, to jest 200 zł. 200 zł razy rok masz 2400. Pytanie, po co ludzie płacą za bezdurno? Tylko dlatego, że chcą mieć wygodę. Ja ci coś powiem, ludzie jak nie mają z czego płacić, to, ale to, to nawet nie ma co im tej pożyczki brać. O, Krzysztof, cicho, cichoń. Krzysztof Cichow, co to przyjechało? International Transport. Krzysztof Cichon. Cichoń chyba to ma być. Co to jest? Czy pomarańczowe? A nie wdawać tego? Przypomnij sobie. Od Krzysztofa Cichonia przyszedł umarł na raka. O Boże, a kto to jest Krzysztof Cichoń? Taki był piosenkarz, śpiewa na Placu Bankowym dla tych gejów. Ameryka, to było 10 lat temu, czy 8, i on umarł na raka. Po prostu tam było spotkanie gejów, przyszła babcia z wnuczką i tam na tym pomniku żeśmy tam stały i on śpiewał. I po prostu ja nie wiem, czy to jest on, czy to jest ktoś inny. O, to zobacz, stoi. Ale skąd wjeżdża do ciebie akurat? Nie, to jest ogromny wóz, stoi na parkingu. To mówisz, że za każdym barkiem jakaś Żydówka stoi? To są sami Żydzi. Słuchaj, w Europie są tylko żydowskie banki, nie ma innych banków. W Azji rządzi, słuchaj, albo triada japońska, znaczy triada to jest chińska, albo jacuzzi japońskie, rozumiesz? No widzisz, w Azji. A w Ameryce? Ameryka. Nie lubi Żydów Ameryka, to ja ci jedno powiem. Ja ci powiem od mądrych ludzi, bo ja naprawdę. Ja miałam taki... Nie od mądrych ludzi, tylko od głupich, ale dobrze, niech głupi coś wie. Dobrze, więc słuchaj, Ameryka jest traktowana ciągle jako kolonia amerykańska. Nie myśl sobie, że Wall Street prowadzi samodzielny byt. Wall Street jest zależny od angielskiego City. No. Światem rządzi 300 rodzin, między nimi Rothschildowie i Vanderblatowie, to są potomkowie Holendrów, rozumiesz? I te
300 rodzin robi co chce, rozumiesz? Miesza, bojenki wywołuje. Poza tym, słuchaj, zmiany pogody nastąpiły na skutek działań ingerencji człowieka w ziemię. Dobrze, dobrze, poczekaj. Co robi wojsko? Ale jak ona musi po swojemu, to za... Ponieważ na Alasce mieści się ośrodek, gdzie stoją radiostacje, które te radiostacje emitują falę Tesla. Wiadomo, Tesla, genialne czeskie inżynier dla przyjęcia. One dochodzą do stratosfery. Wywołują anomalie pogodowe. Incydent w Marsylii, w wyniku którego zginęła jedna osoba, najprawdopodobniej nie był atakiem terrorystycznym, a śledztwo koncentruje się na stanie psychicznym sprawcy, informują przedstawiciele francuskich władz. Nie ma żadnego elementu, który pozwalałby uznać ten. Właśnie. No właśnie. I raczej podważamy tym, podążamy tym tropem, dodał. Rano furgonetka wjechała w dwie wiaty autobusowe na przystankach w dwóch częściach Marsylii. Zginęła jedna kobieta, a druga została. Że ujawnią kolejną aferę z czasów rządu PO-PSL. Tym razem chodzi o tak zwane zielone certyfikaty. Jak napisał tygodnik sieci Prawdy, koncerty energetyczne wart miliardy. Dziennikarze porównują skalę patologii do afery FOS. Procederze, olbrzymie straty miały ponieść koncerny energetyczne kontrolowane przez Skarb Państwa. Chodzi o niekorzystne dla państwowych spółek umowy zawierane przed 2013 rokiem. To miało sprzyjać m.in. powstawaniu farm wiatrowych w niejasnych okolicznościach. Szokuje formuła zawierania umów na zakup ich udziałów. Kontrowersje budzi cena świadectw sprzedawanych na towarowej giełdzie energii. Państwowe spółki płacą często prawie 300 zł za każdy pozyskany megawatt, choć na przykład w sierpniu bieżącego roku miesięczna cena zielonych certyfikatów za megawatt energii wynosiła 29,12 zł. Te umowy rzeczywiście były bardzo niekorzystne dla polskiej energetyki, potwierdził w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja minister energii Krzysztof Tchórzewski. Dlatego, że one zostały spisane w cenach stałych. Niektórzy całkowicie w cenach stałych, inni w odniesieniu do ceny opłaty przejściowej, która była trzymana w wysokości 303 zł i jako 75% tej opłaty przejściowej, czyli cena certyfikatu w ramach umów za energię odnawialną, które muszą kupić spółki energetyczne, które mają elektrownie węglowe, muszą kupić spółki przesyłowe właściwie, więc te certyfikaty na giełdzie kosztują teraz w granicach między 9-35 zł, ostatnio dochodzą do 45, wcześniej były około 90 zł rzeczywiście, ale w umowach jest 225 na przykład, cena stała, sama i to te umowy są bardzo niekorzystne. W najgorszej sytuacji, jak pisze sieci Prawdy, jest Pomorska Energa, a jedynym czerpiącym jakiekolwiek korzyści zawartych za czasów PO umów jest PGE. Sprawę skomentował też prezes Grupy Energa Daniel Obajtek. W rozmowie z sieci Prawdy zapowiedział, że wszystko powinno być wyjaśnione. Za zasadne uznał powołanie komisji śledczej, która zajęłaby się sprawą OZE, farm wiatrowych i drenowania spółek energetycznych. Posłowie oczekują na szybkie wyjaśnienie okoliczności śmierci posła Kukiz 15 Rafała Wójcikowskiego. Polityk zginął w wypadku samochodowym. Media, powołując się na prokuraturę, informują, że w samochodzie polityka uszkodzony był przewód hamulcowy. Na policję zgłosił się także nowy świadek. Biegły, którym badał pojazd posła, uważa, że przewody hamulcowe rzadko ulegają uszkodzeniu podczas wypadków. Politechnika Łódzka nie widzi jednak podstaw, by uznać, że mogło dojść do celowego uszkodzenia. Analizę ma jeszcze przedstawić Instytut Zena. Poseł Rafał Wójcikowski był czynnym parlamentarzystą, polityk pracował przy ustawie hazardowej i zajmował się także kwestiami dotyczącymi mafii paliwowej. Europoseł Ryszard Czarnecki zauważa, że okoliczności śmierci polityka generują pewne podejrzenia i liczy na szybkie działanie wymiaru sprawiedliwości. Rzeczywiście pan poseł Wójcikowski był człowiekiem bardzo niezależnym, mówił głośno o pewnych rzeczach, myślę, że także nieprzyjemnych dla jego środowiska politycznego. I to sobie trzeba wyjaśnić, bo okoliczności jego śmierci generują pewne domysły i podejrzenia, to trzeba to przeciąć. Czekamy na jakieś ustalenia wymiaru sprawiedliwości
w tym zakresie. Do śmiertelnego wypadku posła Rafała Wójcikowskiego doszło 19 stycznia na trasie S8 nieopodal Rawy Mazowieckiej, gdy jechał do Warszawy z niewyjaśnionych przyczyn. Jego samochód uderzył w barierki energochłonne na lewym pasie. Auto odbiło się od nich i stanęło w poprzek drogi na prawym pasie, a następnie zderzył się z nim inny samochód. W najbliższy czwartek prezydent Polski Andrzej Duda spotka się w Warszawie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. W Belwederze dojdzie do rozmowy w cztery oczy, następnie zaplanowane jest spotkanie w szerszym gronie. Wezmą w nim udział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Od dziś do piątku potrwają manewry wojsk zabezpieczenia technicznego Rosji i Białorusi. Chodzi o specjalne ćwiczenia ze strukturami dowodzenia, jednostkami, oddziałami zabezpieczenia tyłów i materiałowo-technicznego sił zbrojnych obu krajów, poinformowało Ministerstwo Obrony Białorusi. Żołnierze mają ćwiczyć m.in. ewakuację, naprawę pojazdów i sprzętu, a także montaż polowego rurociągu i wytankowania paliwa. Jest to element manewrów Zapad 2017. Dodatkowo na potrzebę ćwiczeń 15 sierpnia mają przyjechać na Białoruś żołnierze rosyjskich jednostek i oddziałów wchodzących w skład regionalnej grupy wojsk. Białorusko-rosyjskie manewry Zapad 2017 odbędą się na terytorium Białorusi w dniach od 14 do 20 września. Według oficjalnych informacji weźmie w nich udział 12 700 wojskowych, w tym około 3000 z Rosji i 700 jednostek sprzętu wojskowego. Ja właściwie to mogłam udać wieści, ale potem jak pani poszła, ja myślę, że ja tak zabrałam ten gadek na górę, tam po na te gazety. W kraju zachmurzenie umiarkowane. Okresami wzrastające do dużego i przelotny deszcz, miejscami możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 stopni na północy do 20-21 na przeważającym obszarze. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni, północno-zachodni. Podczas burz wiatr porywisty do 65 km/h. A na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali. Były to wiadomości. Był kotek pod Sowieckiem, tam siedział i uciekł pod deski. Ale tak uciekł dziko, że przyjrzałam się, czy to nie jest Akuna. W sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszam. Tak, ten biały program spotkania jest następujący. Jak na górę, o 16.30 tak bojowo, spotkają no się przedstawiciele współprzyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także program słowno-muzyczny pod tytułem Niepokalane Serce Maryi Drogą do Boga. Wspomnienie siostry Łucji w wykonaniu dzieci i młodzieży parafii. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja Ksiądz Krakowski, pasterz Kościoła Krakowskiego. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat Okaż, że jesteś matką. Poświęcenie Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Gośćmi rozmów będą ksiądz profesor doktor habilitowany Czesław Barzyszak, ksiądz profesor doktor habilitowany Marian Kowalczyk, ksiądz doktor Krzysztof Czapla, ksiądz Mieczysław Olech i ksiądz doktor Marian Mucha. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Bilet do Polski. Czy fala migracji zarobkowej Polaków została powstrzymana, a młodzi Polacy chcą żyć i pracować we własnym kraju? Czytam w naszym dzienniku. Wyszarpywane dzieci. W Norwegii dziecko raz zabrane do rodziny wraca rzadko. Rodzice nie znają zazwyczaj miejsca jego pobytu. W naszym dzienniku wstrząsająca rozmowa z mecenasem Jerzym Kwaśniewskim. Nasi harcerze. O dramatycznej akcji ratunkowej, jakiej mieszkańcy Radomia udzielili poszkodowanym harcerzom, opowiada Lucyna Rutkowska, kierująca punktem pomocy w Lodyniu. Ale jak one cyklu już takie są głupie i zmienić życia, ja ci coś powiem, myśmy to były na filipiaku, to jeszcze trochę by furę nam przyniósł za 7 tysięcy, by to kosztowało 14 tysięcy, bo myśmy wygrały dwa razy taniej.
ale że tam BIK wyskoczył i tak dalej i teraz na samym końcu, ale że siedziała taka babka przez dwie godziny i on na nią gadał, a że ma brudne garnki w domu, a że ten petron jest oskrobany, bo ten makaron dostaje się do metalu, ten metal po prostu chemicznie współdziała, że to jest rakotwórcze, że ona jest w ogóle z Pragi jeszcze i te dwie godziny ciągle do niej pił. I te kobiety mówią, może już by pan przestał tak mówić. No na tym filiżanku, może pan by przestał. Jedna kobieta biedna, a ona coś nie cieszyła, chyba że on tak na nią gada i coś tam podgadywała, a on ciągle do niej. Że tutaj niektórzy to przychodzą tylko, żeby jakiś prezencik dostać, a wcale nie rozumieją tego, co ja mówię, że to jest garnki są na całe życie, że metal jest jak u stomatologa. To nie jest taki garnek, że wy te kupujecie takie w supermarkecie, co sekunda pieniądze tracicie, potem na lekarstwa tracicie, a tutaj ten sok, co się robi, sokowirówka w prezencie do tych garnków, bo to są drogie rzeczy. Sokowirówka, że to leczy raka, że sam sok, jak będziecie robić z tej sokowirówki, że sam sok leczy raka. A no to o tym było, bo to był piekle, ale że był taki sam. Poniewierkę wygnał w świat. I kto zatraci prawdę to, tu jest ojczyzna, tu nasz dom. Obudź się, aktualności dnia w Radiu Maryja. Naszym gościem jest pan minister Jan Dziedziczak, wiceminister spraw zagranicznych. Szczęść Boże, panie ministrze. Szczęść Boże, kłaniam się ojcu, kłaniam się wszystkim naszym słuchaczom. Panie ministrze, po zamachach w Hiszpanii, w Barcelonie, w Cambridge, po dwóch atakach nożownika w Finlandii, w Niemczech, teraz Marsylia, Francja, co najmniej jedna osoba zginęła, jedna jest ranna po tym, jak we francuskiej Marsylii samochód wjechał w dwa przystanki autobusowe oddalone od siebie o kilka kilometrów. Kierowca został aresztowany. Na razie policja nie podaje motywów jego działania, chociaż metoda na samochód, no ona już niestety wpisała się w krajobraz Europy Zachodniej. No niestety to jest metoda już obecna w wielu krajach Europy Zachodniej. Zbiera ona bardzo krwawe żniwa. My oczywiście apelujemy do wszystkich naszych rodaków za granicą o szczególną ostrożność. To jest taki paradoks, że wiele krajów europejskich w tej chwili w rankingach bezpieczeństwa jest uważanych za kraje o dość dużym ryzyku, o krajach szczególnie ryzykownych. Na przykład Francja jest podawana jako kraj o bardzo dużym natężeniu ryzyka i niestety to jest też pewien symbol naszych czasów. Szczęśliwie Polska, szczęśliwie wiele krajów Europy Środkowej i Wschodniej są krajami uznanymi za bezpieczne. Są taką, kiedyś używaliśmy tego sformułowania w zupełnie innym kontekście, ale teraz można powiedzieć na całkowicie poważnie, są taką bezpieczną zieloną wyspą w tym morzu terroryzmu. Ma to wiele przyczyn. No, przede wszystkim główną przyczyną jest to, że terroryści w naszym kraju nie mają punktów odniesienia, punktów wyjścia. Zwykle terroryści bazują na pewnej rozbudowanej strukturze już istniejących środowisk, środowisk związanych z radykalnym islamem w danym kraju. Jeżeli dany kraj ma 10-20% mieszkańców związanych z tym środowiskiem, jeśli tam działa środowisko radykalnego islamu, którego
służby danego kraju nie są w stanie w pełni kontrolować, no to prawdopodobieństwo zamachu w tym kraju jest dużo wyższe. Po prostu tacy terroryści mogą się swobodnie przygotowywać, mogą się ukrywać w tych środowiskach. Jeśli w kraju nie ma takiego środowiska, jeśli w kraju nie ma środowiska radykalnego islamu, jeśli w kraju nie ma w ogóle na przykład jakichś dzielnic islamskich, plac islamskich, to prawdopodobieństwo zamachu jest bez porównania niższe, dlatego że po prostu dany terrorysta ma dużo mniejsze szanse, żeby się ukryć w takim getcie islamskim, żeby się dobrze przygotować do zamachu. No cieszymy się, że Polska jest wolna od tak dramatycznych wydarzeń, a przypomnijmy, że naprawdę przygotowywaliśmy wiele dużych imprez, które były obarczone ryzykiem, prawda? Były Światowe Dni Młodzieży, wielka impreza, gdzie przyjechało do Polski ponad 1 000 000 gości, był szczyt NATO, a mimo to wszystko w naszym kraju odbyło się bez jakichkolwiek tutaj dramatycznych wydarzeń. Panie ministrze, w zasadzie na kilka godzin przed zamachami w Barcelonie i w Cambrils na twitterowym koncie Parlamentu Europejskiego umieszczono kilkuminutowy film, który mówi, że migranci i uchodźcy powinni inspirować Europejczyków. Czy to już jest jakieś uśpienie, czy to jest takie polityczne, jak mówi też Ryszard Czarnecki, polityczne samobójstwo polityków z Europy Zachodniej? Kanclerz Merkel chce przyjmować kolejnych imigrantów, chce wyasygnować kolejne pieniądze na nich, a jak coś nie pójdzie, to znowu będzie mechanizm lokacyjny w poszczególnych państwach i znowu Komisja Europejska z panią kanclerz będą na nas naciskać. Ja mam wrażenie, że muszę się zgodzić z tymi wszystkimi opiniami, że to jest element samobójstwa, jakie w tej chwili popełnia Unia Europejska. Ci politycy, zacietrzewieni swoją ideologią politycznej poprawności, nie dostrzegają polityki przyczyn i skutków. Czy odpowiedzialny polityk, podejmując decyzję, powinien ocenić skutki swojej decyzji. Prawda jest taka, że wspomniane przeze mnie islamskie dzielnice, getta islamskie, które są kuźnią radykalnego islamu, które niestety przyczyniają się, ten brak choćby polityki asymilacji tych ludzi, przyczyniają się do tego, że ten radykalny islam ma możliwość działania na terenie Unii Europejskiej i dokonywania również tych krwawych zamachów. To wszystko jest skutek pewnej polityki, która jest prowadzona od rewolucji 68 roku, właśnie polityki multikulti, polityki otwierania się na przedstawicieli innych cywilizacji. Różne są teorie na temat przyczyn tej polityki, bo prawdopodobnie tutaj też niemałą rolę odgrywają środowiska antychrześcijańskie, które chcą w wyniku swojego zacietrzewienia ideologicznego, liberalno-lewicowego zniszczyć chrześcijaństwo w Europie. Zniszczyć, osłabić jak tylko się da. I oczywiście jesteśmy poddawani polityce laicyzacji, polityce politycznej poprawności lewicowej, terrorowi tej polityki, prawda? I to jest ta polityka, choćby ideologia gender, niszcząca rodzinę i tradycje, polityka, prawda, którą można by było ocenić jako polityka, prawda, tęczowej flangi, ale jednocześnie mimo tego, że te środowiska lewicowej, liberalnej lewicy powinny zdawać sobie sprawę, że to jest krótkowzroczna polityka i za kilkadziesiąt lat ta polityka dopadnie dzisiejszych twórców, czyli właśnie te środowiska lewackie, ale żeby osłabić chrześcijaństwo, żeby zniszczyć chrześcijaństwo, zaprasza się do Europy przedstawicieli cywilizacji, która no niestety, jeżeli chodzi o radykalny islam, po prostu walczy z chrześcijaństwem, które uważa chrześcijaństwo i Europę o korzeniach chrześcijańskich za odwiecznego wroga i rywala. Robi się to po to, żeby zniszczyć po prostu tą Europę, jaka była przez ostatnie 20 wieków. Tylko że no, wszyscy mamy tego skutki. Mamy tego skutki, przekonujemy się
co oznacza tak naprawdę ten sposób, prawda, zapraszania kolejnych imigrantów. Tu jest też problem, o których już mówiliśmy wielokrotnie na antenie Radia Maryja, choćby struktury społeczne tych osób, które do Europy przybywają, bo wbrew temu, co pokazuje się w liberalnych mediach, to nie są zapłakane dzieci, tylko no zdecydowana większość tych osób to są młodzi mężczyźni w naszej cywilizacji. W naszej kulturze polskiej, chrześcijańskiej jest tak, że kiedy mamy wojnę, kiedy mamy dramatyczną sytuację, to ratujemy kobiety i dzieci, tak? Osłaniamy kobiety i dzieci, ratują zupełnie inaczej. Kobiety i dzieci zostają na wojnie, zostają w zgliszczach, a do Europy pełnej dogodnych zasiłków ruszają młodzi mężczyźni. No, to jest tak naprawdę postawione na głowie i jeszcze raz wracam do tego pytania, w imię czego się to robi i czy politycy, którzy podejmują te decyzje, dostrzegają, że tak powiem, element kluczowy w polityce, czyli przyczynowo-skutkowy, że tu jest chyba kłopot. Tu jest ogromny kłopot, ale no niestety, jeżeli się uprawia politykę zacietrzewioną politycznie, zacietrzewioną ideowo, to takie mamy skutki. Ja pamiętam, byłem kilka miesięcy temu w Madrycie na wizycie oficjalnej w ministerstwach zagranicznych i widziałem wielki napis na głównym placu Refugees Welcome. Uchodźcy, witamy. Tak samo w Barcelonie. No i chwilę później właśnie Barcelona padła ofiarą strasznych zamachów. To jest po prostu wojna cywilizacyjna. To jest tak naprawdę testowanie, na ile słaba jest nasza cywilizacja. I dlatego no, nasz rząd w sposób tak zdecydowany chce pomagać tym, którzy naprawdę padli ofiarą wojny. My chcemy pomagać. My przekazaliśmy kilkadziesiąt milionów złotych już na pomoc w obozach na granicy tych działań wojennych, na terenie działań wojennych w Syrii, bo chcemy tym kobietom, dzieciom, poszkodowanym ludziom, którzy stracili dobytek, pomóc. Natomiast te młode osoby, młodzi mężczyźni, którzy nielegalnie przekraczają granice i chcą tutaj przyjść, nie do pracy, oni chcą tutaj przyjść, uzyskać zasiłki. To jest tak naprawdę coś, co jest całkowicie nieakceptowalne. Nie rozumiem, dlaczego te osoby mają dostawać wyższe zasiłki niż ciężko pracujący obywatel Unii Europejskiej w Polsce. I na to po prostu się nie zgadzamy. A to, że Unia Europejska będzie próbować wywierać na nas presję, to, że niestety w naszym kraju znajdują się też środowiska, które wspólnie z Unią Europejską chcą nakładać kary na Polskę, naciskać na Polskę, żebyśmy się ugięli i żebyśmy dokonali też pewnych rzeczy, które są nieodwracalne, bo odpowiedzialny polityk powinien się też uczyć na błędach innych. Jeśli Francja, Niemcy w latach 70. popełnili straszny błąd i zaprosili do swojego kraju rzesze osób, i no, umówmy się, z Niemcami możemy się zgadzać lub nie, ale na pewno się wszyscy zgodzimy, że Niemcy to jest kraj poważny, który jak się za coś bierze, to po prostu wszystko jest zrobione od początku do końca profesjonalnie, prawda? Mówimy wszyscy niemieckie samochody i także wszystko jest dobre, czego tam jest, rzeczywiście jest to kraj poważny. Jeżeli ten poważny kraj nie był w stanie przeprowadzić skutecznej polityki asymilacyjnej, to oznacza, że po prostu tej skutecznej polityki asymilacyjnej prawdopodobnie nie da się zrobić. No Polska na pewno tutaj też nie jest w stanie tego skutecznie zrobić. I dlatego my po prostu chcemy pomagać tym, którzy są naprawdę w potrzebie i którzy
ucierpieli w wyniku strasznych działań wojennych, którzy najczęściej chcą wrócić do swojego domu po zakończeniu tych działań wojennych, a nie ruszać gdzieś na drugą część świata, na drugi koniec świata i żyć zasiłków. Nie, oni chcą wrócić do domu. Każdy, który naprawdę jest uchodźcą wojennym, chce po prostu po działaniach wojennych, po ich zakończeniu wrócić do domu. Panie ministrze, a co by pan powiedział Komisji Europejskiej, która wszczęła procedurę związaną z tym, że Polska, Węgry, Czechy nie przyjmują tych tak zwanych uchodźców? Ta procedura już została wszczęta. No i we wrześniu ten mechanizm relokacyjny, on ma być tutaj weryfikowany. No ale Komisja Europejska mówi zaraz, ale przecież premier legalnie wybranego rządu, Ewa Kopacz, zgodziła się na to. Faktem, że zdradziła wtedy wspólnotę Grupy Wyszehradzkiej, bo inne były ustalenia wewnątrz wspólnoty, a co innego Ewa Kopacz pod wpływem Brukseli zrobiła. Ale to jest jakby wewnętrzna sprawa Grupy Wyszehradzkiej. Ale premier podjęła decyzję, że przyjmujecie uchodźców. Jest kontynuacja rządu. W związku z tym miejcie pretensje do Ewy Kopacz. Miejcie pretensje do ówczesnej władzy, a nie do Komisji Europejskiej. My chcemy zadziałać demokratycznie. Ja rozumiem, że Komisja Europejska ma specyficzne podejście niekiedy do demokracji. Wszyscy pamiętamy słowa pana Junckera, przewodniczącego Komisji Europejskiej, który już wiele miesięcy temu powiedział znamienite słowa, że dziwi się, że niektóre rządy narodowe zbyt tkliwie wsłuchują się w głos swoich wyborców, swoich obywateli. Znaczy, to było wypowiedzenie tak naprawdę nieposłuszeństwa mechanizmowi demokracji, w mojej opinii. Tego typu sposób myślenia po prostu jest pogardliwy dla demokracji. Otóż my chcemy realizować nasz rząd, tak? My chcemy realizować to, czego chcą nasi obywatele. W 2015 roku tak naprawdę już była dyskusja o tym, czy mamy zapraszać islamskich imigrantów do Polski, czy nie. Obywatele, Polacy jednoznacznie zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość, na ugrupowanie, które powiedziało, że nie będziemy ich zapraszać. I to jest głos społeczeństwa i my po prostu chcemy realizować to, co obiecywaliśmy w kampanii wyborczej. My chcemy po prostu być rządem demokratycznym, rządem, który realizuje to, czego chcą obywatele. Na tym polega demokracja. I po prostu nie zaprosimy tutaj islamskich imigrantów i koniec. I taka jest nasza opinia. Tego chce naród, tego chce społeczeństwo, a my po prostu tylko realizujemy to, czego chce społeczeństwo, bo w Polsce jest demokracja, wbrew temu, co niekiedy właśnie tam w Europie się sugeruje. No właśnie u nas jest demokracja, właśnie u nas się sugeruje głos społeczeństwa. To ciekawe, na Zachodzie... No w Warszawie, no to jak zjedziesz tej psi, no to w Warszawie będziesz miała dowód. Ale mimo to... A może się znajdzie, właśnie o to szukam, tak, że tak... Może gdzieś ktoś rzucił. Dobrze z tego wniosek, skoro się ignoruje głos obywateli. Czyli tutaj... Jeżeli imigranci to jest takie dobro, czyli islamscy imigranci, to dlaczego Unia na siłę chce wcisnąć ich także do Polski? Przecież jeżeli to jest takie dobro, to proszę bardzo. Ale na kraju, na moje wesele? Ale jakoś na siłę chcą nas uszczęśnić. 70 złotych na wesele, to też nie płaci. Takie wspaniałe. Czyli tutaj twarde nie polskiego rządu, panie ministrze. I na koniec jeszcze jedna sprawa. Jak dowiaduje się portal wpolityce.pl, Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest bliskie decyzji, by sprawę Fundacji Otwarty Dialog, to jest ta fundacja, która publikowała za sprawą szefa Rady Fundacji Bartosza Kramka materiał, który postulował wyłączenie rządu z paraliżowania państwa. Fundacja Otwarty Dialog, zostanie przekazana decyzja do prokuratury. Minister Spraw Zagranicznych jest ministrem właściwym do nadzoru nad tą fundacją. Trzeba być grzeczną osobą, nie upierać się przy swoim, bo po prostu na twoich oczach porwie ci twoje te papiery żółte i będziesz normalna wtedy. Od rządu polskiego, ale która wpisała sobie taki nadzór do statutu, to jest fundacja, tam internauci. To ja muszę całe życie czegoś szukać. Powiązania między innymi z panem Soroszem. Czytałem takie publikacje i ta sprawa ma, myślę, drugie dno,
ale poczekajmy. Proszę Państwa, o bankach mówimy, że tutaj okazuje się, że wszystkie banki w Europie są żydowskie. Decyzję podejmie, ale myślę, że wszystkie banki są żydowskie. No jak biorą na lichwę, to chyba oczywiste. Ale ten święty prawosławny, ja myślę, że jest dobrym wzorem. Po prostu chce podważyć demokratyczny. Zapomniałam, jak on tam się zwie, ten święty prawosławny. Ale nie brał na lichwę. Potem przyszedł facet, który go chciał oszukać. No mówi, masz, wiesz, ostatni już nie ma w kuferku, widzisz, no. I po prostu jemu było wstyd, ale to... Bardzo dziękuję. I teraz ta podkreśla, że Bóg nie jest taki mściwy, jak to katolicy piekło wymyślili, że za dobre wynagradza, za złe każe. To nie jest w Biblii. To są modlitwy, wierzę w Boga Ojca, to są modlitwy, które się zmieniały. Niech Państwo na te pierwsze zwrócą uwagę, wcześniejsze, że tam nie ma po prostu podzielonego jakby Boga w Trójcy. Dopiero Bóg w tej modlitwie Ojcze Nasz, nie Ojcze Nasz, tylko wierzę w Boga, wyznanie wiary, proszę Państwa, ta Trójca jest potem. Jak Państwo mają czas tak prześledzić, jak to ewolucyjnie przebiegało, bo to musiało jakoś ewolucyjnie przebiegać, a szatan diabeł miał wpływ, no to Państwo sami stwierdzicie, jak bardzo namieszał szatan diabeł, a przecież macie ten mózg swój i możecie dochodzić do prawdy. Całe życie studiujemy, bo tutaj już jedna mówiła, że jest po uniwersytecie. I nasz kolejny ja mówię główna prawda, bo Kuźmik, całe życie Świadkowie Jehowy Biblię studiują i to nie ma tak, że ktoś się czegoś nauczył. Panie pośle, we Francji, w której trwa nieprzerwanie stan zbawienie, nie ma czegoś takiego kolejna tragiczna stamtąd informacja, na razie nie wiadomo, nie znamy motywów działania sprawcy, ale jedna osoba zginęła, jedna rana, po tym jak we francuskiej Marsylii samochód wjechał w dwa przystanki autobusowe. Siedzieli, proszę Państwa, czy to już jest taka seria, oj, wielki plus, do której przywódcy europejscy no będą oczywiście ale składać potem wyszli, kondolencje, po latach wpadli w niemoralność. Na Twitterze, że nie damy się złamać, a się kolejne samochody będą w Europejczyków wjeżdżać tu i ówdzie. Niestety wszystko na to wskazuje, że te kolejne miasta, kolejne zamachy. To nie są zamachy ostatnie. To się będzie przemieszczać po Europie i wydaje się, że to zjawisko będzie się nasilać, ponieważ także państwo islamskie, jego terytorium się jednak kurczy. Coraz więcej informacji z Iraku, z Syrii jest takich, że bojownicy tego państwa już nie widzą szans na obronę dotychczas zajmowanych terytoriów. Przenoszą się w inne miejsca i przenoszą się także do Europy Zachodniej, bo część z nich to są ludzie, którzy mając obywatelstwa niektórych krajów zachodnich, wyjechali do Syrii czy do Iraku walczyć w szeregach państwa islamskiego. To jest? I teraz chcą tam wracać albo już wrócili. A jak drugi rok więc też 8? Wydaje mi się, że niestety to będzie się nasilać i Francja. To będzie 16. Oczywiście tu jest przykładem takiego kraju, gdzie prawie no, dwa jak ktoś będzie żył 120 lat, to całe państwo zje. To pozwoliło ograniczyć prawa obywatelskie, ale bardzo często mimo tego w tym kraju zdarzają się właśnie te zamachy terrorystyczne. Już nie tak brutalne i na tak wielką skalę, jak to się działo swego czasu w Paryżu czy w Nicei. Te zamachy są, można powiedzieć, że skromniejsze, ale mają ogromną siłę rażenia, bo tak naprawdę zamachowcom nie chodzi często o to, żeby zabić jak największą ilość ludzi, tylko żeby przestraszyć jak największą ilość ludzi. I to widać gołym okiem. Wiele, to znaczy miasta francuskie już coraz częściej wyglądają jak twierdze. Te słynne deptaki są blokowane wielkimi blokami betonowymi, aby nie mogły wjeżdżać tam samochody. Jest coraz więcej ograniczeń. Dowiadujemy się o odwołaniu wielkich imprez. Zdarzają się
sytuację, że na dźwięk tłuczonego szkła czy przewróconego jakiejś metalowej konstrukcji ci ludzie w pokoju uciekają. Widać, że terroryści osiągnęli swój cel. Europa już nie żyje tak, jak żyła wcześniej, tylko żyje zwyczajnie w strachu i najczęściej to dotyczy tych wielkich aglomeracji odjeżdżanych tak tragicznie przez turystów. Ale osiągają cel dlatego, że tak zwane elity europejskie w zasadzie nie potrafią wyciągnąć takiego związku przyczynowo-skutkowego z tego, co się dzieje. Tak, to prawda, proszę ojca, co więcej, coraz częściej politykom europejskim zdarzają się takie wypowiedzi, z którym wynika, że do zamachów terrorystycznych mamy się przyzwyczaić, tak jak do innych zdarzeń, które czasami mają miejsce. Zupełnie niedawno świeżo wybrany, można powiedzieć, burmistrz Londynu użył takiego sformułowania, że Londyńczycy powinni się do zamachów przyzwyczaić. Wprawdzie to jest człowiek wyznania muzułmańskiego, ale wypowiedź jest szokująca. Myślę, że... Wspaniale, niech to wezmą na sztandary wyborcze. Jak będą ludzie mieli kartkę wrzucić do głosowania, to niech będzie takie hasło. Prosimy przyzwyczaić się do zamachów terrorystycznych. Tak, ja myślę, że rzeczywiście coraz więcej ludzi na Zachodzie jednak przeciera oczy. Widzi, że w Europie są także kraje, gdzie postępuje się jednak inaczej. Bo mamy coraz więcej sygnałów, że Polska jest postrzegana jako taki kraj, szerzej kraj Europy Środkowo-Wschodniej, postrzegane jako takie kraje, które są bezpieczne, które prowadzą bardzo rozsądną politykę imigracyjną i wewnętrzną. Te wakacje były pełne ofert w Paryżu, w Londynie, w innych krajach, gdzie sugerowano nie wyjazd właśnie te miejsca, które są bardzo często zwiedzane, tylko właśnie wyjazd do Polski, na Słowację, do Czech czy na Węgry. Więc myślę, że ludzie na Zachodzie jednak coraz częściej dostrzegają, że to, co im się serwuje zarówno w mediach, jak i przez większość polityków, ta polityczna poprawność prowadzi do absolutnej zguby. I myślę, że za jakiś czas to będzie widoczne w wyborach. Proszę, ojciec zapewne to dostrzegł, bo to jest informacja ostatnich paru dni. Minęło 100 dni prezydentury pana Macrona we Francji, okrzykniętego, można powiedzieć, nie tylko wielkim zwycięzcą, ale przyszłością Francji i Europy Zachodniej. Zaledwie po 100 dniach, czyli 3 miesiącach tego prezydenta wykonywania czy sprawowania tej funkcji, jego notowania, czy 62% Francuzów uznaje, że to jest fatalna prezydentura. Tak, czyli 2 na 3 uznaje za fatalną prezydenturę prezydenta Macrona. Niektórzy zastanawiają się, kiedy uderzy w Polskę, żeby poprawić sobie notowania, ale stacje liberalne w Polsce, prywatne, mówią, że dlatego tak jest, bo nie zdołał pozyskać skrajnych skrzydeł, czyli 2 na 3 Francuzów, zdaniem tej stacji, to są właśnie te skrajne skrzydła. No właśnie, i proszę ojca, i tu w tym przypadku wystarczyło zaledwie 3 miesiące, żeby ten wielki balon napompowany w kampanii wyborczej pękł. Ludzie widzą, że to było pustosłowie, że to jest oczywiście telewizyjny, przystojny, sprawny, stosunkowo młody człowiek, ale tak naprawdę nie ma on nic Francuzom do zaproponowania. To, co oferował w swoim programie, nie jest realizowane. Co więcej, Francuzi nie są bezpieczniejsi, tylko wręcz przeciwnie. Więc to może, ja oczywiście nie przypuszczam, że Macron po takich notowaniach zrezygnuje ze swojego stanowiska, ale moim zdaniem już w następnych wyborach Francuzi tak łatwo omamić się
nie dają. I tego rodzaju procesy odbywają się we wszystkich zachodnich krajach. Najdziwniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że rzeczywiście kraje Europy Zachodniej, przywódcy, starają się zamykać oczy na te zjawiska i ciągną te swoje kraje, narody przekazują. Otwierają oczy i języki, panie pośle, o Polsce, mianowicie Komisja do Spraw Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego, czyli w zasadzie wyczerpuje wszystkie te przymioty, o których powinno się rozmawiać, na przykład w związku z Marsylią, z Barceloną, z nożownikiem, z dwoma nożownikami, tak? Z jakim tygodniu, z Niemczech, z Finlandii. O tym powinno się rozmawiać na Komisji do Spraw Wolności Obywatelskich, bo ludzie normalnie nie mogą wyjść na ulicę, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, czyli właśnie wszystkie służby, a Parlament Europejski ma debatować z Hansem Timmermansem na temat praworządności w Polsce, to 31 sierpnia, nomen omen. Tak, dokładnie tak. Te obrady, ten punkt agendy komisji został ustalony jeszcze przed wakacjami, ale nic nie wskazuje na to, żeby on został uzgodniony. To jest wynik niestety presji posłów europosłów Platformy Obywatelskiej, którzy należą do największych parlamentu europejskim, ale także liberałów w Polsce, gdzie Nowoczesna nie ma europejskiego w Parlamencie Europejskim, no ale należy do tej grupy politycznej. No i tak, jego ludzie co jakiś czas inspirowani z Polski domagają się kolejnej debaty, więc ta debata zapewne się odbędzie. Ja wprawdzie nie jestem członkiem tej komisji, ale jakiś czas temu byłem właśnie na jej posiedzeniu. Był tam właśnie tego rodzaju wiedzą. Często nawet dokładnie nie wie, jak wyglądają kolejne akty prawne, w sprawie których ci posłowie protestują. No i z reguły mówi o ewentualnych sankcjach. Na tym posiedzeniu, w którym uczestniczyłem, mówił o tym słynnym artykule 7 i o jego uruchomieniu, no ale później dowiedzieliśmy się, że z oczywistych względów procedowanie i próba pozbawienia Polski głosu na forum Rady Europejskiej no, nie jest możliwe, bo nawet kiedy Polska nie będzie w tej sprawie głosowała, przeciwne będą Węgry, a potrzebna jest jednomyślność, więc ta sprawa upadła. Choć teraz zapewne będzie się mówiło o innych procedurach starania Polski, być może kierowaniu kolejnych spraw do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przypominam, że we wrześniu będzie wpatrywana przez ten Trybunał sprawa Puszczy Białowieskiej i Kornika Drukarza. Więc no właśnie, komisja, pewnie i za chwilę Parlament Europejski we wrześniu być może będzie znowu zajmował się polską sytuacją, kiedy w krajach Europy Zachodniej mamy bezpieczeństwo z tymi dramatycznymi wydarzeniami, zamachami, których nie ma końca. Ale podkreślmy, że to jest, tak jak pan mówi, inspiracja płynąca od strony tak zwanej opozycji totalnej, która no też zdaniem niektórych internautów zaczyna po prostu przypominać piątą kolumnę. Domyślam się też, panie pośle, że Platforma Obywatelska, Nowoczesna i kto tam jeszcze zejdzie w końcu też z końcem sierpnia, bo i wakacje się kończą z dzikich plaż, no i znów rozleje się na ulicy. Tak, proszę, dzisiejsza nasza strategia ekonomicznie będzie bardzo dobrze. Tych rzeczy na kołóż, to by bardzo dobrze. Ciebie obliczył ekonomicznie, jak góry do dołu. Nie wiem. Zagranica. Ulica trochę osłabła, bo jest ten okres wakacyjny, więc nie ma chętnych do chodzenia po ulicach, nawet w Warszawie.
no, w związku z tym to wątek zagranicza został i on cały czas jest realizowany z tą krótką także przerwą na wakacje w Parlamencie Europejskim, więc w końcu sierpnia, z początkiem września ruszył ze zwojoną siłą. Proszę ojca, ta strategia będzie realizowana dalej, bo ona jest z punktu widzenia posłów opozycji najłatwiejsza. No, gdyby chcieć pozyskiwać czy odzyskiwać wyborców tutaj w Polsce, czy pozyskiwać nowych, to trzeba by próbować oceniać pracę rządu Prawa i Sprawiedliwości, wypytać ewentualne błędy, ale też dawać swoje propozycje, bo nie tylko krytykować, ale też tak jakiś program przedstawić ludziom, no co my chcemy, jak z wiekiem emerytalnym, jak z imigrantami, jak z tym, z tamtym, z siamtym, no powiedzcie, dajcie alternatywę. Socjalnymi, jak z budownictwem mieszkaniowym dla ludzi młodych. No, rzeczywiście, z punktu widzenia partii rządzącej, czy większości parlamentarnej, takie rozwiązania i z punktu widzenia interesów naszego kraju, takie rozwiązania byłyby znacznie lepsze, gdyby opozycja weszła na ścieżkę takiej merytorycznej, konstruktywnej krytyki, poczynając rządy Prawa i Sprawiedliwości. Bo rzeczywiście w takiej dyskusji merytorycznej rodzą się, tak nawet w zwarciu czasami konflikcie, rodzą się rzeczy lepsze, tak? Możemy nie popełniać błędów, uniknąć, jak długo coś poprawić przed wprowadzeniem tego w życie. Ale tego od 2 lat, proszę ojca, nie ma. To jest właśnie próba realizacji tej strategii, czy realizacja tej strategii ulica i zagranica i atakowanie fundamentalne, z pozycji fundamentalnych wszystkiego, co robi ten rząd. No, doskonałym przykładem jest ta sprawa tych strasznych skutków tej nawałnicy w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim. Przecież rzeczywiście rząd wykonał tu nadzwyczajne ruchy, zwiększył pomoc finansową, skierował tam wojsko. Rzeczywiście dwoi się i troi, żeby stara się pomóc tym ludziom i ta pomoc rzeczywiście błyskawicznie, jak na polskie standardy, do tych ludzi spływa. I ta pomoc socjalna, i ta pomoc inwestycyjna, bo mówimy o 100 tysiącach na budynki gospodarcze i 200 tysiącach nawet na budynki mieszkalne. Wprowadzono rozporządzenie, które pozwala skrócić procedury administracyjne związane z przystąpieniem do remontu i odbudowę zniszczonych domów. Więc zrobiono wszystko, co można możliwe, co jest możliwe w ciągu jednego tygodnia. No, atakuje opozycja, atakuje już palichorz, atakuje ministrów, ale atakuje Bogu ducha winnych strażaków i żołnierzy, którzy ciężko tam pracują. To są rzeczy niepojęte, licząc na to, że na tym może jeszcze uciułać jakiś pół punktu wyborczego. No to pokazuje, że ci ludzie naprawdę chyba stracili rozum, jak to ładnie powiedział któryś z ekspertów. Oni czują się tak, jakby byli na urlopie od władzy, no ale urlop kiedyś się kończy i do tej władzy chcą wrócić, no a tu ten urlop się przedłuża, więc rzeczywiście dostają jakiegoś, przepraszam za brutalność sformułowania, małpiego rozumu i starają się właśnie z tych pozycji fundamentalnych krytykować dosłownie czy atakować dosłownie wszystko. Panie pośle, jeszcze jeden temat, mianowicie święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że Polska od zawsze była w Europie i tworzyła ją z dużo większym trudem, aniżeli ci, którzy przypisują sobie patent na europejskość. Chciałbym nawiązać do otwartego Domu Historii Europejskiej w Brukseli. Kto tam sobie przypisuje patent na europejskość i co zobaczy tam Polak Europejczyk? No właśnie, to jest Dom Historii, który został otwarty w maju tego roku. Przyjął to już nowy przewodniczący parlamentu, pan Tajani. Ale tak naprawdę ojcem, można powiedzieć, założycielem, twórcą tego pomysłu,
później jego realizatorem jest Hans de Kettering, który był przewodniczącym parlamentu w latach 2007-2009 w tej pierwszej kadencji rozszerzonego parlamentu. To był, ja wtedy tak się składa, także byłem europarlamentarzystą i ten człowiek wydawało się taki dosyć otwarty, przyjaciel Polski. On wtedy już wystąpił z tym pomysłem, później w czasie drugiej kadencji ten pomysł był realizowany, rzeczywiście trwało to sporo, adaptowano wielki budynek w sąsiedztwie Parlamentu Europejskiego pod potrzeby tego domu historii. No i po paru latach to muzeum zostało otwarte, no ale niestety powołano nawet Radę Programową, w tej Radzie Programowej znaleźli się reprezentanci wielu krajów, także Polska, no to rząd Platformy decydował o tym, kogo tam pośle. Niestety zawartość tej wystawy, tej prezentacji, no jest, ma się nijak do rzeczywistości. Jeżeli rzeczywiście jest takie sformułowanie mówiące o tym, że to była w Europie taka religia jak chrześcijaństwo, ale na szczęście się już kończy sugestią, że była przyczyną, nie wiem, wszelkiego zła w Europie. Jeżeli laureat Nagrody Nobla, Polak Sienkiewicz i jego dzieła są opatrzone etykietką nacjonalistyczną, no to znaczy, że świat stanął na głowie. I co gorsza, proszę ojca, ten dom pewnie będzie punktem, który znajdzie się w agendzie odwiedzin grup, które posłowie zapraszają do parlamentu. Więc tym młodym ludziom tak będzie prezentować się historię. Mówię o tym ze smutkiem, bo to jest dosyć kosztowne przedsięwzięcie. Sama adaptacja i przygotowanie tego budynku kosztowało kilkanaście milionów euro. Utrzymanie tego roczne to jest chyba 2 miliony euro. I tak generalnie jest tam prezentowana historia Europy, no generalnie z punktu widzenia Niemiec. Widać, że Niemcy rzeczywiście na wszelki możliwy sposób starają się zatrzeć tę swoją historię jako historię właśnie katów i przeciągnąć się w ofiarę. To jest proces realizowany w wielu miejscach. Kettering postarał się, żeby to Muzeum Historii Europy także tak wyglądało. Z tego co wiem, polskie MNZ przygotowuje takie daleko idące uwagi do tej prezentacji. Chcę bardzo mocno zwrócić na to uwagę, że to jest przeinaczanie historii z punktu widzenia Polski. Jest to absolutnie nie do przyjęcia. Miejmy nadzieję, pan przewodniczący Tajani, nowy przewodniczący parlamentu, no jest na tyle otwartym człowiekiem, że być może takie ostre stanowisko polskiego rządu w tej sprawie no będzie miało jakieś skutki i ta prezentacja w paru przynajmniej punktach zostanie zmieniona. Bardzo dziękuję. Pan dr Zbigniew Kuźmik, poseł do Parlamentu Europejskiego. Gość, dziękuję, panie pośle. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam ojca i słuchaczy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Nie będę mógł, bo 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 nie będę mógł,
Czym gościem jest pan poseł Michał Jach, przewodniczący Komisji Obrony Narodowej, Sejmowej Komisji. Szczęść Boże, panie pośle. Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże. Panie pośle, pytanie o porozumienie, jakie Ministerstwo Obrony Narodowej zawarło w sprawie szkolenia dla studentów w ramach Ligi Akademickiej. Jak to miałoby wyglądać? Kogo to obejmie? No i czy studenci mają się obawiać czy cieszyć? No, to porozumienie będzie obejmować oczywiście ochotników, tych, którzy są patriotami, czują potrzebę służenia ojczyźnie, ale również i tych, którzy chcą przeżyć przygodę. Przecież wojsko to jest oprócz zaszczytnej służby, to również przygoda. I chcą przygotować swoje umiejętności.